demokracji ludowych. Ta zasadnicza różnica polega między na przykład Polską a Czechosłowacją, czy Polską a Węgrami, na pewnym konsensusie. To znaczy władza mówi, nie chcemy, żeby społeczeństwo wypowiadało się na tematy polityczne, nie chcemy tutaj żadnych konfliktów na tym tle. W zamian dajemy w miarę wysoki albo przyzwoity poziom, jeśli chodzi o konsumpcję. Tylko pytanie, co to oznaczało dla nowoczesnej Czechosłowacji i nowoczesnej Republiki Czeskiej po 1989 roku. Bo dla nas trauma związana z fatalnym stanem gospodarki, niedoborami w zaopatrzeniu w żywność, jednak buduje naszą historię przemian. A w przypadku, jak rozumiem, obywateli Republiki Czeskiej, to dla nich ta transformacja mogła być, przynajmniej dla niektórych, niekoniecznie jakimś takim wyraźnym przełomem. Tak, to rzeczywiście jest rzecz bardzo ważna, z której my rzadko zdajemy sobie sprawę. U nas te puste półki z octem, to jest zawsze punkt odniesienia. Tak? Zawsze sobie przypominamy, zobaczcie, jak mogłoby być. Dla Czechów rzeczywiście tego nie ma. Dla nich to jest rzecz zupełnie, mało tego, ich nauczono, zwłaszcza w roku 80-81, w czasach Solidarności, ich nauczono, że jest bardzo bezpośrednia relacja między spokojem społecznym, albo inaczej, między niepokojem społecznym, a kryzysem ekonomicznym. I Czesi bardzo mocno, nie tylko Czesi, ale Niemcy z NRD też bardzo mocno w to uwierzyli. Było to widać, tak? Każdy, kto jeździł do Polski z Czechosłowacji w 80-81 roku, no widział to, wiedział, że władza nie kłamie. Dlatego Czesi muszą sobie szukać troszkę innego punktu odniesienia i na pewno to, czego my nie do końca potrafimy zrozumieć czy przetrawić, to jest ta sztywność systemu. My jednak mieliśmy, mówiąc kolokwialnie, pewien luz systemowy, myślowy, ideologiczny, zwłaszcza pod koniec lat 80. Czesi tego nie mieli. Czesi bali się rozmawiać ze sobą. Czesi byli pod totalną kontrolą, inwigilacją służb i partii. My nie odczuliśmy za bardzo po roku 89 tego, że właściwie wyszliśmy tak na świeże powietrze. Bo to powietrze pod koniec lat 80. ono jakby było nam coraz mocniej dostarczane, czy coraz lepiej potrafiliśmy nim oddychać. Czesi tego nie mieli. Dla nich rok 89-90 to jest właśnie wyjście z takiego ciasnego, ciemnego pomieszczenia na dwór, na słońce, na powietrze. I te kwestie związane z zaopatrzeniem, z gospodarką mają zupełnie drugorzędne znaczenie. Mało tego, one nawet są pewnym elementem dla tych, którzy krytycznie oceniają rok 89, bo załamanie gospodarcze przyszło właśnie po roku 89, przyszły afery związane z prywatyzacją. To, co bardzo różniło gospodarkę czeską od polskiej, to praktycznie kompletny brak sektora prywatnego. Tam nie było prywatnej gospodarki, nie było prywatnych zakładów rzemieślniczych praktycznie, a jeśli to było ich naprawdę niewiele. U nas jednak to wszystko istniało. I to załamanie się własności państwa doprowadziło jednak do dużych perturbacji. I jeśli my kojarzymy rok 89 z tym, że nagle w sklepach zaczęło być pełno, że na ulicach zaczęto z łóżek sprzedawać niedostępne wcześniej towary, to dla wielu Czechów rok 89 to jest właśnie, czy początek lat 90. to jest właśnie moment pewnej stagnacji, czy pewnego wycofania się gospodarczego. Czy można powiedzieć, że Czesi w zupełnie inny sposób próbowali rozliczyć się z poprzednią epoką, jeśli chodzi chociażby o odtajnienie akt tajnych służb, na przykład, nie wiem, cały proces lustracji, czy tam to wyglądało, bo w Polsce ktoś może patrząc z boku powiedzieć, no to mamy do czynienia z pewnymi dramatycznymi jakimiś zwrotami i to hasło lustracji powraca w debatach, nawet teraz ostatnio powróciło w debacie politycznej, jak to było w Czechach z lustracją. I podobnie inaczej. To był pierwszy kraj spośród krajów, dawny kraj demokracji ludowej, które przyjęły ustawę lustracyjną, ale praktycznie jej nie wykonały. Nie wprowadzono obostrzeń dotyczących, przynajmniej na szerszą skalę, dotyczących nie wiem, zakazu zajmowania stanowisk przez dawnych funkcjonariuszy partyjnych czy służby bezpieczeństwa. Natomiast to, co jest też pewnym paradoksem czeskiej przemiany, to, że w Czechach i na Słowacji doszło do o wiele bardziej zasadniczego i głębokiej wymiany elit rządzących niż w
przypadku Polski. A paradoks polega na tym, że to był właśnie wynik tej sztywności ustroju komunistycznego. W Polsce czy na Węgrzech pod koniec lat 80. do władzy na różnych szczeblach zaczęli dochodzić ludzie, którzy no, ideologicznie gdzieś tam niespecjalnie może byli blisko z partią, ale kryterium ich udziału w elitach to było to, że oni się na czymś znali, mieli pewne kompetencje. I oni mogli wprowadzać zmiany po roku 89, pozostając u władzy. W Czechosłowacji jedynym kryterium była lojalność, taka ślepa lojalność i posłuszeństwo, niezależnie od tego, co sobą reprezentowano. Mogliśmy być, czy mogli być uczestnikami elity władzy tylko ci, którzy ślepo ufali i byli podporządkowani partii. Tych ludzi trzeba było wymienić, bo oni nic nie umieli. Oni się nie mogli przydać nowemu państwu. I rzeczywiście już sam ten parlament, który wybrał Havla w 89 roku na prezydenta, on został w dużej części wymieniony. Tam dokoptowano przedstawicieli czy posłów spoza partii, tych partii rządzących, bo tam również nie rządziła jedna partia, tak jak w Polsce. Więc ta wymiana elit była bardzo głęboka i tam tak naprawdę nie bardzo już kogo było rozliczać. To znaczy nie, w tym sensie, że nie można było na początku lat 90., w 91., 92. pozbawić kogoś stanowiska, bo ci ludzie już po prostu w jakiś taki naturalny sposób odeszli. Afery związane z tym, kto był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, jak to nie było, one wracają do dzisiaj. I oczywiście o udziale Służby Bezpieczeństwa w budowaniu nowej rzeczywistości też się dużo mówi, tak jak w Polsce. Są też siły i ludzie, którzy negują, którzy to, co się działo w 89 roku, którzy mówią, że to była jakaś prowokacja STB, czyli tej Służby Bezpieczeństwa, albo że to było jakieś porozumienie między starymi a nowymi. No tacy ludzie, takie myślenie jest oczywiście wszędzie. Wraca się do tego, rozmawia się o przeszłości. Mówię, charakterystyczne dla czeskiej sceny politycznej jest to, że tam jest partia komunistyczna. Ona się nazywa dzisiaj Komunistyczną Partią Czech i Moraw i nie ma, co prawda, sierpu i młota, już ani gwiazdy, tylko wiśnie czy czereśnie, nigdy nie wiem, co to jest w logo, ale jak się wejdzie do dowolnego komitetu powiatowego KSCM, to stoi Lenin w rogu, wisi proporczyk z Igrzyskami Olimpijskimi w Moskwie w 80 roku. Ta partia bardzo mocno stoi na tym swoim elektoracie, ale to, że 20 parę lat po aksamitnej rewolucji jest cały czas niezmiennie we wszystkich kolejnych wyborach trzecią siłą w parlamencie, wynika także z tego, że to jest taka partia antysystemowa. No każdy, kto komu nie podoba się to, co dzieje się dzisiaj w Czechosłowacji, niezależnie w Czechach, przepraszam, w Republice Czeskiej, bez względu na ten przymiotnik komunistyczny, jest skłonny głosować na partię komunistyczną. Ale czy też tam nie jest zaszyta jakaś wizja takiej idylii państwa opiekuńczego? Tak. W Czechach działa partia socjaldemokratyczna. To jest ta partia, która jeszcze nawiązuje do XIX-wiecznej. Z tej partii pochodzi Miloš Zeman, obecny prezydent. Więc ten elektorat lewicowy, oni zawsze, Komunistyczna Partia Czech i Moraw i Partia Socjaldemokratyczna zawsze we wszystkich wyborach wspólnie mieli około 50%, teraz nawet przekroczyli połowę głosów, więc widać, że społeczeństwo czeskie jest bardzo mocno przesunięte w lewą stronę. Natomiast to, co różni partię komunistyczną od socjaldemokratów, to, że komuniści nigdy w Republice Czeskiej nie rządzili. Jest taka cicha umowa, ona kiedyś pewnie przestanie obowiązywać, coraz więcej na to wskazuje, że z komunistami nie zawiera się koalicji rządowej. I to paradoksalnie znowu im służy. Tak? Oni zawsze mogą powiedzieć, zobaczcie, no socjaldemokraci, kiedy socjaldemokraci rządzili na początku naszego wieku Republiką Czeską i musieli, no bo każdy rząd socjaldemokratyczny wcześniej czy później musi wprowadzić pewne zmiany wolnorynkowe, które wiążą się z, nie wiem, ze zwolnieniami czy z jakimiś podwyżkami, to następnych wyborów już nie wygrali, a komuniści zyskali bardzo mocno. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę. Dr Marcin Czyżniewski, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Koło historii w Radiu Tok FM.
audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Incydent podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Nevadzie. Kandydat Republikanów został ewakuowany ze sceny przez agentów Secret Service po tym, jak w stronę mównicy, na której stał, zaczął zbliżać się jeden z uczestników spotkania. Wbrew obawom okazało się, że mężczyzna nie jest uzbrojony, a Trump niebawem wrócił na scenę. Jest kontrola Ministerstwa Zdrowia w szpitalu w Starachowicach, gdzie pacjentka urodziła martwe dziecko na podłodze w jednej z sal. Sprawą interesuje się także prokuratura. Niemiecki minister finansów jest za systematycznym podnoszeniem wieku emerytalnego proporcjonalnie do wzrostu statystycznej długości życia. Więcej informacji o 9:00. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. tokfm.pl/pobierz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Słuchamy Radio TOK FM 6 listopada za 19 minut, godzina 9:00, a w naszym studiu goście Andrzej Pakuła, reżyser spektaklu Rozmowy Uchodźców, kurator projektu Tumult Teatr Muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Stefek, koordynator promocji spektaklu Muzeum Polin. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czyli wszyscy, którzy powinni dobrze opowiedzieć o tym, o czym będziemy opowiadać, są na miejscu. Reżyser, człowiek od promocji i prowadzący program w radiu. Tumult Teatr Muzeum. Kiedy czyta się materiały poświęcone temu wydarzeniu, czy tym wydarzeniom, no to pojawia się słowo eksperyment, nowe media, ale z drugiej strony można też klasycznie spróbować o tym opowiedzieć. Tak, rzeczywiście jest tak, projekt łączy dwa elementy. To już jest trzecia realizacja, trzecia premiera w ramach tego działania. I myśmy sobie postawili za cel próbę budowy pewnej sceny teatralnej dla młodego widza, ale młodego rozumianego dość szeroko, tak? Tu nie chodzi tylko o gimnazjalistów, licealistów, ale także studentów. I chcieliśmy budować, czy chcemy budować dalej język takiego teatru skierowanego do młodej publiczności. Z jednej strony właśnie w oparciu o pewną tradycję teatralną. Czy to mówimy jakby o literaturze teatralnej, czy to mówimy o pewnych klasycznych formach teatralnych, zapomnianych albo nieznanych w Polsce. Ten spektakl, który teraz realizujemy, jest dobrym przykładem, bo sięgamy do tradycji teatru epickiego z Niemiec z lat 20. 30. XX wieku. A z drugiej strony bardzo zależało nam na tym, żeby włączać też ten obszar najnowszej sztuki mediów i eksperymentować pomiędzy klasyczną formą teatralną, a tymi nowymi formami, które się w sztukach wizualnych pojawiają. Ale co to jest kluczem? Kluczem jest właśnie ten walor edukacyjny, że mówimy o muzeum, tak? W związku z czym ktoś może powiedzieć, czyli kluczem jest to, żeby jak największą liczbę młodych ludzi w wieku szkolnym zainteresować albo też zmusić ich do współudziału w czymś, w warsztacie, i ten walor edukacyjny jest tu kluczem. Czy pan pomyślał, świetny czas przyszedł na Brechta, też jest powód, żeby przypomnieć, że ktoś taki był. Czy z tym Brechtem jest tak, że rzeczywiście przyszedł świetny czas, bo pisząc ten projekt 3 lata temu i rozpisując 6 premier, to oczywiście nie było tak, że wymyślamy tytuły, wymyślamy teksty. Raczej kierowałem się pewnymi tematami, bo te wszystkie spektakle mają pewien walor zaangażowania społecznego, tak? Dwa pierwsze w zeszłym roku, jeden dotykał problemu wykluczenia ekonomicznego i był kompletnie autorskim tekstem wypracowanym z młodzieżą swoją drogą. Drugi dotyczył pamięci historycznej i takiego uwrażliwienia na historię, na pamięć jako pewne narzędzie często polityczne i tego, jak jest używane w polityce, a także w polityce edukacyjnej. Żeby też pokazać, że to, co jest w szkole i to, co się często w szkole czy w podręcznikach
technikach czy przez jakieś działania edukacyjne, jakby też nosi znamiona pewnej, może nie powiedziałbym manipulacji, ale znamiona pewnej propagandy, co zresztą widzimy coraz mocniej dzisiaj. Drogi gimnazjalisto, drogi licealisto, jeśli chcesz znienawidzić swojego pana od historii, zapraszamy na warsztaty. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I natomiast ten trzeci temat, którego dotknęliśmy w tym roku, który był gdzieś od początku dla nas ważny, to była mowa o nienawiści. Natomiast w momencie tych wszystkich kwestii, które się rozwijały w ostatnich miesiącach, mówimy o kryzysie uchodźczym, ale przede wszystkim o tej fali nienawiści, agresji, nie tylko słownej, ale także fizycznej w Polsce, w iluś tam może niewielu przypadkach, ale jednak znaczących, zaczęliśmy szukać tekstu, materiałów, które w tym kontekście będą najlepsze. W sensie pojawił Brecht, bo ten jego dramat, a właściwie taki esej dialogowy, trochę jak rozmowa, dialog grecki, powstał na emigracji w latach, na początku lat 30., więc tam Brecht już wtedy był, uciekł z III Rzeszy. I cały ten tekst, cały ten dialog ma ogromną aktualność, ogromną moc dzisiaj. My oczywiście gościliśmy totalnie, znaczy wybraliśmy pewne fragmenty, bo jest też bardzo gęstym, takim wręcz filozoficznym tekstem, natomiast pokazuje i komentuje właściwie naszą rzeczywistość polską i europejską i te wszystkie napięcia w doskonały sposób. Ale młodzi ludzie to kupują? Mówię tak slangowo, ale chodzi o to, czy widzą cały ten kontekst, czy a może to nie jest potrzebne, żeby wiedzieć, co się wtedy działo w Europie, co się w Niemczech działo i de facto jak straszliwie sfrustrowany był Brecht, widząc, w jakim kierunku zmierzają społeczeństwa europejskie. I myślę, że myśmy rzeczywiście z tego kontekstu historycznego zrezygnowali, w tym sensie, że ten tekst sam jakby komentuje dzisiaj. Więc nie ma co jakby dokładać tych wątków z przeszłości. To są właściwie komentarze dotyczące dzisiejszej rzeczywistości. Tak, że jakby to, czym jest paszport, tak? I komu, kto ma do niego prawo, kto nie ma do niego prawa, kto ma prawo wstępu, kto nie ma prawa wstępu do danego kraju, do Europy i tak dalej. To są rzeczy, które są dzisiaj właściwie bardzo aktualne, tak? I nie trzeba tutaj, oczywiście ten kontekst historyczny jest gdzieś ważny, natomiast no myśmy, tworząc jakby krótki spektakl o dzisiaj, dla nas najważniejsza jest jakby ta rzeczywistość nasza, tak? Bo tu jest najwięcej problemów, więc jakby zasłanianie się historią znowu, żeby mówić przez przeszłość, wydaje mi się zawsze takim osłabianiem pewnej polityczności, która jest bardzo dzisiaj potrzebna. Ale to z tej perspektywy, proszę powiedzieć, jak pan ocenia ludzi, którzy biorą udział, albo tą wizję, którą mają w głowach ludzie, którzy biorą udział w warsztacie, to da się to jakoś opowiedzieć, czy mają krytyczne nastawienie do rzeczywistości, szczególnie przy tym pierwszym projekcie to istotne jest, czy też bazują na pewnych stereotypach, które trzeba, czy w trakcie takiego warsztatu są rozmontowywane. No przede wszystkim chodzi o rozmontowywanie pewnych stereotypów, jakby rozwalanie też pewnych wyobrażeń. To trudno generalizować, bo jakby te grupy młodzieży są bardzo różne. Jesteśmy jakby w Warszawie, możemy trafić na młodzież z bardzo dobrej szkoły, krytycznie nastawioną, otwartą, ale obok nich będzie siedziała grupa, która jest w której rzeczywiście tą pracę rozwalającą pewne schematy trzeba wykonać. Coś takiego miało miejsce, zdarzyło się? Tak, to się zdarzyło przy tym spektaklu o wykluczeniu ekonomicznym, w stanie wyjątkowym, jakby ta mieszanka była bardzo duża, tak? I to było bardzo na plus, tak naprawdę, bo to jest gigantyczną wartością tego, że jakby też dochodzi do takiego spotkania i przecięcia się tych różnych środowisk. Zrobił się tumult? Trochę się zrobił, bo to też widać jakby w reagowaniu na spektakl, na pewne hasła, szczególnie, że ta kwestia wykluczenia ekonomicznego jakby dotyka wszystkich, tak, z różnych stron i z różnych pozycji, ale gdzieś to jest ważne, tak samo jak ważne jest jakby mówienie o nierównościach, tak, i wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tych stereotypów mówiących o jakby niezaangażowaniu młodzieży, jakby unikaniu polityki i tak dalej, gdzieś oni pewnych rzeczy mimo wszystko są świadomi. Bardziej rzeczywiście chyba dotykają ich kwestie właśnie ekonomiczne, właśnie takie bliskie codzienności, niż te takie związane z tą, powiedzmy, bardziej zaawansowaną międzynarodową polityką, historią i tak dalej, i tak dalej. Ale ciekawym tutaj pewnie zagadnieniem bardzo szerokim jest ta cała popkultura narodowo-prawicowa,
I to też jest ciekawe zjawisko, bo też nie można na to patrzeć jakby jednorodnie w przypadku młodzieży, tak? Myślę, że duża część tej grupy jakby też nie ma świadomości tego, co nosi, jeżeli chodzi o ubiór do końca, bo widziałem kiedyś taką dwójkę chyba gimnazjalistów, może początek liceum, idących ze skojolkami. Jeden miał na sobie koszulkę z żołnierzami wyklętymi, obok niego szedł kolega mówiący płynnie po polsku, pewnie urodzony w Polsce albo od dzieciństwa czarnoskóry. Jakby to zderzenie, jakby kumple, jakby pewne, jakby mamy pewien absurd, tak, w całej tej sytuacji. Znaczy jakby jest pewna treść, której się do końca nie zna się kontekstu i się ją nosi. Natomiast gdzieś tak patrząc zewnętrznie, jakby mamy do czynienia z tak najbardziej banalnie z obrazkiem, który nie powinien się zdarzyć w takim układzie symbolicznym. Albo powinien, albo my za rzadko myślimy z tak dużym dystansem, bo kiedy pan o tym powiedział, to sobie przypomniałem, jak w Warszawie jest takie targowisko na ulicy Bakalarskiej, gdzie bazar, gdzie Wietnamczycy sprzedają koszulki różne i od pewnego czasu sprzedają również żołnierzy wyklętych na koszulkach. I Wietnamczycy na przykład świetnie rozumieją, że to jest coś, co jest ostatnio dość hodliwe. Tak, że można usłyszeć łamaną polszczyzną od Wietnamczyka na Bakalarskiej właśnie, że są koszulki z żołnierzami wyklętymi. Nie ma problemu. Tylko pytanie, czy my przypadkiem się teraz nie zamykamy? W czym jest problem? Że inaczej zadam pytanie. Czy to jest problem, że ktoś pójdzie do Muzeum Powstania Warszawskiego, przejmie się tym, ma koszulkę z Polską Walczącą, a później pójdzie obejrzeć przedstawienie do Muzeum Polin i gdzie to są jakieś... Czy tu jest jakieś, według pana, pęknięcie, jakieś, czy to są jakieś wizje świata, które młody człowiek postrzega jako jedną, czy dwie różne? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo trochę nie wiemy. Pytanie jest jakby dla mnie interesujące, jakby ja rozumiem całą tą potrzebę wspólnoty i szukania pewnych stabilizatorów, powiedzmy w dość, więc banalnie, niepewnej rzeczywistości. I jeżeli mamy za chwilę 11 listopada, a pamiętamy z zeszłego roku fenomenalny reportaż Szczerka o młodych ludziach, którzy jechali pociągiem na Marsz Niepodległości, jakby nie nosili tych wszystkich znamion jakby radykalnego nacjonalizmu, ale mieli w sobie potrzebę szukania jakiejś formy wspólnoty, jakiejś formy utwierdzenia, jakiejś w ogóle przestrzeni symbolicznej, której się mogą chwycić, bo przestrzeń społeczna, polityczna jakby im tego nie dostarcza. I okazuje się, to jest gdzieś bardzo interesujące, że w całym tym takim trwającym, myślę, blisko 25 lat, takim permanentnym konflikcie od 10 lat, tym bardziej pomiędzy dwoma siłami politycznymi, które właściwie już mamy do czynienia z permanentnym spektaklem, brakuje takiej przestrzeni, gdzie rzeczywiście wchodzą młode pokolenia. Nie mówimy tylko o 20-latkach, mówimy też o 20-30-latkach. Jest jakaś taka luka, ta potransformacyjna, która gdzieś próbuje się czegoś chwycić. I oczywiście z jednej strony mamy ten odradzający się radykalny nacjonalizm i to jakby zaspokaja, ale za tym idą wszystkie postulaty, zresztą słuszne, ekonomiczne. A z drugiej strony mamy jakąś wielką pustkę, która jakby okej, walczy o zachowanie podstawowych i słusznie kwestii związanych z praworządnością, ale za tym dalej nic nie stoi, jeśli chodzi o pewien program, wizję i odpowiedź na problemy, z czego świetnym przykładem jest, myślę, wypowiedź byłego już prezydenta z kampanii wyborczej, który powiedział na pytanie młodego człowieka dotyczącego jakby perspektywy pracy, życia, znajdź lepszą pracę, weź kredyt. Czy to dla mnie jako też wyborcy, no to było danie w twarz, tak, w momencie, kiedy rzeczywiście wokół takich problemów powinna toczyć się dyskusja wyborcza, jakby było wskazanie nas trochę na jakby nieważną pozycję. Nie zna mi pan jako Stefek, który jest koordynatorem promocji spektaklu, muszę pana zapytać, a kiedy pan zajmuje się właśnie promocją spektaklu, to od czasu do czasu spotyka się pan z reakcjami takimi, że o, po co w ogóle państwo to robią, jeszcze mało mamy tutaj w Europie różnych uchodźców, a tu jakieś rozmowy uchodźców, jeszcze pan proponuje. Przyznam się szczerze, że tak, aczkolwiek nigdy nie ma łatwych pytań i nigdy nie ma łatwych odpowiedzi. Nasze muzeum jest miejscem, w którym te trudne pytania bardzo często zadajemy. Czy jak pan się spotyka z mową nienawiści, to pan mówi, skończmy to, zapraszam na spektakl, tak? Pogadamy po...
To zależy od tego, czy są to merytoryczne argumenty, czy są to niemerytoryczne argumenty. Ta mowa nienawiści może przybierać jak najbardziej różne formy. Jeżeli gdzieś się pojawia jakiś konkretny argument przeciwko jakiemuś działaniu, wtedy z całą starannością go rozważamy. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszą publicznością, również poprzez cały system badania publiczności i też wyłapujemy wszystkie informacje, które mogą nam pomóc dostosowywać się do tej oferty. I także z system badania publiczności. Bo nie o badaniu zdrowotnym mówimy. To jest koncepcja, według której instytucja działa, w centrum działania instytucji jest publiczność i jej zdanie. Każde nasze wydarzenie jest ankietyzowane i na tej podstawie wiemy nie tylko skąd ludzie do nas przyszli i skąd są nasi odbiorcy, ale też jakie mają konkretne oczekiwania, pomysły i co moglibyśmy zrobić, żeby lepiej do nich dotrzeć. Bardzo silnie na to stawiamy. Staramy się przeciwdziałać dzięki temu różnym negatywnym reakcjom. Ich jest bardzo sporo, bo muzeum jest placówką, która podejmuje specyficzny temat. A takie najczęściej, co mam pan powiedział, pan, że jest system w ogóle jak w super nowoczesnej korporacji, system badania w ogóle satysfakcji klienta. Ale skoro jest taki system, to pewnie zna pan odpowiedź na pytanie, jakie najczęściej są te nienawistne wizje, które się z państwa są postrzegane jako cało w ogóle. Zasilani przez tajne fundusze. Spisek, tak? Może nie nazywałbym tego takim aż tak mocno. Jest pewna specyfika naszego muzeum, którą my musimy jeszcze, że tak powiem, przerobić. W momencie, kiedy wdrażamy różne działania, patrzymy, jak to jest robione w innych muzeach, również na Zachodzie. Bardzo rzadko się spotyka taki zarzut, że nie jest to nasze muzeum. A my się z takim zarzutem po trochu musimy mierzyć. A nie nasze, czyli co? No, że jednym słowem pewna jakaś bliżej nieokreślona grupa ludzi uważa Muzeum Historii Żydów Polskich za muzeum nie z tego kręgu kultury, czy nie obca tożsamościowa. Ale oczywiście jest, jak rozumiem, ma pan już oczywiście jakiś dobry, fajny kontrargument na to, na przykład, nie wiem, pan listę darczyńców ma pan, albo na przykład, nie wiem, informację, że 99,2% odwiedzających stwierdziło, że to jednak jest typowo polskie muzeum. Kontrargumentami są fakty. Nasza wystawa stała pokazuje 1000 lat wspólnych relacji polsko-żydowskich, których nie da się powiedzieć, że jest to, że tak powiem, jakkolwiek zdefiniowana walka większości przeciwko mniejszości, czy odwrotnie. Jest to pokazane 1000 lat wspólnych stosunków i ludzie, którzy wychodzą z wystawy stałej, przyznają jedno, że historia polskich Żydów to jest tak naprawdę historia Polski, ponieważ od pierwszych momentów, kiedy jest wspominane państwo Mieszka I, po przewrót 89 roku, jest to wszystko pokazane na naszej wystawie. Drodzy słuchacze, mamy dla państwa 5 podwójnych zaproszeń na spektakl, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Warszawa, Muzeum POLIN, 10 i 14 listopada. Proszę pisać na adres weekend@tok.fm, weekend@tok.fm. A w naszym studiu był Andrzej Pakuła, reżyser spektaklu Rozmowy Uchodźców oraz kurator projektu Tumult Teatr Muzeum i Jakub Stefek, koordynator promocji spektaklu Muzeum POLIN. Bardzo dziękuję panu za wizytę w Radiu Tok FM. Za 3 minuty godzina 9, za 3 minuty informacje. Niedzielny poranek w Radiu Tok FM. Ten film powinni wszyscy zobaczyć, Polacy. Sama wiedza, która tam jest nagromadzona, niech będzie powszechną. Nam się to należy jako narodowi. Tupolew jest w powietrzu, w locie. Następuje wybuch. Odpada kawałek skrzydła lewego. Drugi wybuch. Odpada większa część skrzydła. Właściwie tu już przy kadłubie. Film ten został składowany poprzez protestem. Niechęcią do tego, żeby słuchać łamstwa. Już miałem tego dosyć. Bardzo mi zależało, żeby ludzie nie wierzyli, że wszystko zostało ustalone i nadal na tym, że są rzeczywiście, pojawiają się nowe fakty, to żeby się zastanowili po prostu, co się za tym kryje. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj.
zrozumieć. Reklama. Głośniej. Głośniej. Bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. To jest hit, więc musisz to usłyszeć. Już od jutra Pepsi, Mirinda lub 7 Up. Dwie dwulitrowe butelki, tylko 4,99. Taka cena to prawdziwy hit. 4,99. Różne rodzaje proszku do prania. Persil aż 45 prań. W naprawdę przebojowej cenie. Jedynie 20,99 za 3,15 kg. 20,99. Co tydzień coś nowego. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? IOT Produkty. Mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynu. Wszystko w jednym miejscu? Zdecydowanie więcej. Wejdź na iotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog iotprodukty.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 6 listopada, jest 9. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Incydent podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Nevadzie. Niemiecki minister finansów chce wydłużenia wieku emerytalnego proporcjonalnie do statystycznej długości życia. To ma być sposób na zahamowanie spadku wysokości emerytur. Kanclerz Austrii chce zdecydowanej postawy Unii Europejskiej wobec Turcji. Donald Trump ewakuowany ze sceny podczas swojego wiecu wyborczego w Reno w Nevadzie. Agenci Secret Service wyprowadzili go z sali, gdy w stronę mównicy, na której stał miliarder, zaczął zbliżać się jeden z uczestników spotkania, a ktoś w tłumie krzyknął, że mężczyzna jest uzbrojony. Alarm okazał się jednak fałszywy, a Trump po kilku minutach wrócił na scenę. Już wcześniej, szczególnie w czasie prawyborów, wiece Trumpa zakłócali jego przeciwnicy, ale nigdy nie doszło do takiego incydentu jak w Reno. Na finiszu kampanii kandydat republikanów odwiedza po kilka stanów dziennie, by spotkać się z jak największą liczbą wyborców. Wczoraj był w Nevadzie, Kolorado i Karolinie Północnej. Dziś odwiedzi Pensylwanię, Iowa, Minnesota i Virginię. Rywalkę Donalda Trumpa, kandydatkę demokratów, na ostatniej prostej kampanii wspierają kolejni celebryci. Do głosowania na Hillary Clinton namawiali ze sceny piosenkarka Beyoncé i raper Jay-Z. Mniej niż 100 lat temu kobiety nie miały prawa głosu, mówiła Beyoncé. Spójrzcie, jak daleko zaszliśmy. Możemy wybrać na prezydenta pierwszą kobietę. Tak, ale musimy iść zagłosować. 8 lat temu byłam szczęśliwa, gdy mój siostrzeniec, młody, czarnoskóry chłopiec, wiedział, że może osiągnąć wszystko, bo Stany mają czarnego prezydenta. Teraz chcę, żeby moja córka dorastała w kraju, w którym prezydentem jest kobieta, żeby też wiedziała, że może wszystko. Z kolei Jay-Z mówił o tym, dlaczego nie zagłosuje na Donalda Trumpa. Nie ma we mnie personalnej niechęci do Trumpa, ale on dzieli ludzi, nie pasuje mi to. Nie chcę, żeby był moim prezydentem, naszym prezydentem. Razem zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych już za 2 dni. Sondaże wskazują na nieznaczną przewagę Hillary Clinton. Niemiecki minister finansów jest za systematycznym podnoszeniem wieku emerytalnego proporcjonalnie do wzrostu statystycznej długości życia. Jak pisze Der Spiegel, CDU zaproponuje takie rozwiązanie koalicyjnej SPD. Propozycja Wolfganga Schäuble zakłada automatyczne przedłużanie wieku emerytalnego o pół roku za każdym razem, gdy statystyczna długość życia wzrośnie o rok. Rozwiązanie miałoby obowiązywać od 2030 roku. Podnoszenie wieku emerytalnego wraz z wydłużaniem się statystycznej długości życia ma być sposobem na zahamowanie spadku wysokości emerytur. Teraz świadczenia wynoszą 48% przeciętnych zarobków netto, ale ekonomiści przewidują, że w kolejnych dekadach wysokość emerytur znacznie spadnie. Obecnie wiek emerytalny w Niemczech to 65 lat i 5 miesięcy. Stopniowo wdrażany jest system wydłużający wiek emerytalny do 67 lat. Austriacki kanclerz chce zdecydowanej postawy Unii Europejskiej wobec Turcji. Christian Kern uznał za niepokojące ostatnie aresztowania dziennikarzy opozycyjnej gazety Cumhuriyet i zatrzymania deputowanych prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej. Uznał je za zamachy na demokrację i wolność prasy. Jego zdaniem Turcja pod rządami prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana zmierza w złym kierunku i oddala się od europejskich wartości. Wczoraj turecki sąd wydał nakaz formalnego aresztowania do czasu procesu 9 członków kierownictwa i dziennikarzy prokurdyjskiej gazety Cumhuriyet. Pracownicy dziennika są oskarżeni o przestępstwa popełniane w imieniu kurdyjskich bojowników i związki z ruchem Fethullaha Gülen'a, któremu Ankara zarzuca inspirowanie nieudanej próby lipca
lipcowego puczu. Z kolei w piątek aresztowano 7 z 12 prokurdyjskich deputowanych zatrzymanych w nocy z czwartku na piątek. Słuchasz informacji TOK FM. Rząd wycofuje się z zapowiedzi większego wsparcia dla ofiar przemocy. Wynika z wystąpienia przedstawiciela polskiej delegacji na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka w Genewie. Chodzi o to, że Polska w ramach dostosowywania się do Konwencji Rady Europy miała wprowadzić dodatkowe uprawnienia dla policji, by policjanci mogli nakazać sprawcy przemocy natychmiastowe opuszczenie mieszkania. W tej sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Anna Gmiterek-Zabłocka. Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze na początku roku dostał odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, że szykowane są zmiany m.in. w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Tyle, że od tamtej pory nic się nie dzieje, a teraz nagle okazało się, że na posiedzeniu w Genewie padły słowa o tym, że nie rozważa się wprowadzenia nowego uprawnienia dla policjantów. Ta deklaracja była zaskakująca, stąd właśnie pismo do minister rodziny, ale także do Komendy Głównej Policji, mówi Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Pytamy też o statystyki dotyczące zatrzymań policyjnych, bo nagle na tym posiedzeniu pojawiła się taka informacja, że policja masowo stosuje zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie, kiedy no, z naszej wiedzy to jakoś niespecjalnie wynika. Zatrzymanie kogoś na 24 godziny to jedno, a czymś innym powinno być nakazanie opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Pogoda. Parasole nie przydadzą się dziś tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 6 stopni w Białymstoku, Trójmieście, Bydgoszczy i Poznaniu, przez 7 w Warszawie, Szczecinie i Łodzi, 8 w Kielcach, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, do 9 w Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zapraszam, wierzę w zwierzę, w człowieka trochę mniej, ale w niektórych ludzi wierzę, w naszego gościa tak, jest z nami dzisiaj Dorota Wieland, zaraz ją dopuszczę do głosu, wszyscy Państwo dzień dobry. Znacie. Najpierw zacznę jak zwykle, ale nie do końca jak zwykle, bo zacznę od wielkich podziękowań i pochwał. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w Rajszewie jest szkoła niepubliczna, podstawowa i gimnazjum, Sapere Aude, bardzo pięknie. Szkoła, która mnie zaskoczyła w sposób, to w ogóle jakaś niezwykła szkoła i chcę podziękować wszystkim uczniom. Chcę podziękować pani dyrektor, pani Annie, muszę Mieszkian, wszystkim nauczycielom, wszystkim rodzicom. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że ta szkoła mnie zaprosiła na spotkanie. Miałam spotkanie ze wszystkimi, znaczy z klasami od najmłodszych do najstarszych i na koniec spotkania przyszły dzieci, przyniosły pudełko, które ważyło pewnie ze 100 kilo, nie żartuję, ale bardzo ciężkie pudełko, ślicznie zrobione. Na tym pudełku był portret mojego drabcia. Ja otworzyłam to pudełko, no i się prawie rozpłakałam. W tym pudełku było, czytam, 4854 złote, 42 grosze, które dzieci zebrały na akcję Kastrujemy Bezdomność. A co dzieci zrobiły? Piekły ciasteczka i sprzedawały. To są fantastyczne dzieci. To jest fantastyczna szkoła. I po prostu nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Chcę powiedzieć, że chciałabym, żeby wszystkie szkoły w Polsce były takie, jak niepubliczna szkoła podstawowa i gimnazjum w Rajszewie. Pozdrawiam Was, ściskam i całuję i jeszcze raz dziękuję. Chcę również podziękować pani Annie z Kołda, spod Poznania, która zareagowała na zeszłotygodniowy apel o adopcję psa, adoptowała psa, również drugiego psa adoptowała pani z Warszawy, nie bardzo, nie wiem jak się nazywa, ale dziękuję, dziękuję, dziękuję. To były psy od Sylwina i Sztub, natomiast nikt nie zadzwonił po psy na paluch, ani po kota. Przypominam, że na paluchu poza dorosłymi psami są kocięta i szczenięta. Ale są psy starsze, one cały czas na Państwa czekają. Ja nie mogę wziąć więcej staruszków, bo już mam same staruszki i nie dam rady, więc proszę, pomóżcie mi, jak nie chcecie pomóc psom. Ale myślę, że wreszcie ktoś zrozumie, że ta kotka, która siedzi na paluchu, cudna koteczka, przeurocza, nie może być tam już długo, bo ona umrze. Koty umierają, jeżeli siedzą w schronisku. Umierają tylko dlatego, że tam są. Ta kotka czeka pod numerem 504 445.
806. Czeka pies cukierek. Cukierek średni. Pies, który kocha świat. On ma pewną dolegliwość autoagresyjną, która jest najprawdopodobniej wywołana ogromnym stresem, tym, że jest w schronisku. On fatalnie znosi schronisko. On kocha ludzi, kocha dzieci, kocha psy, kocha koty. Pokochajcie cukierka. Cukierek czeka pod numerem 695, 440, 339, 695, 440, 339. Wszystkie te psy, które ogłaszałam tydzień temu, czekają dalej w schronisku na Paluchu i w ich sprawie proszę dzwonić do wspaniałej wolontariuszki pani Moniki, która też czeka na wasze telefony pod numerem 603, 656, 853. Zostały znalezione szczenięta. Szczenięta, 12 szczeniąt, które mają 1,5 miesiąca. Będą zaszczepione, będą zaczipowane. Są różnokolorowe, prześliczne, tłuściutkie. Czekają pod numerem 668, 177, 577, 668, 177, 577. I czekają psy u Sylwina i Sztub w hospicjum dla psów, ale jest tam bardzo, bardzo młody pies, który ma dopiero 9 miesięcy, jest Azjatą, nazywa się Nobo, jest psem po przejściach i czeka na bardzo dobry, kochający dom pod numerem 607 94 11 97 607 94 11 97. Fundacja nazywa się Duch Leona i w Duchu Leona czeka również Karmelek. Karmelek, cudowny piesek, który 12 lat siedział w schronisku, jest teraz w Fundacji Duch Leona i jest miły, zdrowy, wesoły, nic mu nie dolega, a jest prześliczny, bo wygląda jak malutki Azjata, nawet ogon ma tak obcięty, jak bywa u Azjatów. Czeka pod tym samym numerem 607 94 11 97. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już dzwonią i już się dowiadują i zabiorą i za tydzień będę mogła powiedzieć, że wszystkie psy, które dziś ogłosiłam, już mają dom. Taką mam nadzieję. Teraz porozmawiam z naszym gościem. Już cię dopuszczam do głosu, Dorotko, i chcę, żebyś ty zaczęła, bo będziemy rozmawiać o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o tym, czego się uczymy z takich dostępnych mediów. Tak, czego się uczymy, a czego się nie powinniśmy uczyć, co jest dobre, a co jest złe. Na Facebooku jest mnóstwo filmików z udziałem zwierząt i niektóre z nich są rzeczywiście zabawne, a niektóre z nich są zabawne tylko pozornie, niebezpiecznie zabawne, a niektóre z nich są pozornie słodkie i wzruszające, ale dla specjalisty, dla kogoś, kto... Ja myślę, że dla myślącego człowieka, dla prostonnego, normalnego człowieka, wiesz? Może ja bym tutaj nie szafowała pojęciami normalne, nienormalne, tylko dla kogoś, kto ma troszeczkę więcej wyobraźni i wyobraźni zbudowanej na pewnej minimalnej wiedzy o zwierzętach, to nie jest nic śmiesznego. O czym mówimy? Zrobił na mnie duże wrażenie w tym tygodniu filmik, który krąży po Facebooku, krąży po internecie, w którym starsza pani stylizowana, trochę tak stylizująca się na Jane Goodall, pokazuje się w towarzystwie klempa, czyli pani łosiowa, tak, świeżo po porodzie. I urodziła dwa małe, piękne łoszaki, które jeszcze nie wstały. Ona leży, te łoszaki też próbują się podnieść i ta pani też leży koło nich. To wszystko jest w takim w otoczeniu lasu, więc widać, że to jest jakoś tam na łonie natury. I ta pani głaszcze te łoszaki, przytula je, głaszcze tą klępę. Widać, że jest tą klępą bardzo, bardzo zaprzyjaźniona. No, obrazek idylliczny ich
wiosenki cerańskiej, tak? Urodziły się dwa piękne bliźnięta włosiowe i tu człowiek, prawda, który okazuje im takie serce i sympatię z wzajemnością. No i ten obrazek zrobił dużą furorę, mnóstwo lajków, prawie 500 000 lajków. I ludzie lajkują, że to takie słodkie, że to takie piękne. Ja natomiast patrzę na to, może jako psycholog zwierząt mam inne spojrzenie, ponieważ tak jak mówię, podbudowane pewnego rodzaju wiedzą. Skomentowałam to w ten sposób, że jest to obrazek rzeczywiście na pierwszy rzut oka słodki, ale bardzo niebezpieczny w konsekwencjach. Bardzo niebezpieczny w konsekwencjach i sprowadzają, o ile nie jest to w ogrodzie zoologicznym albo innym zamkniętym ośrodku z jakiegoś powodu zamkniętym, to jest to coś, co to zachowanie tej pani sprowadza na te dwa młode łosie ogromne niebezpieczeństwo, śmiertelne niebezpieczeństwo. Dorotko, musimy zrobić za chwileczkę małą przerwę. Ja tylko dodam, że wdrukowanie w tym wczesnym okresie u takiego osęska tego, że człowiek jest prawie mamą, jest bardzo dla niego niebezpieczne w przyszłości. Bardzo za chwilkę wracamy do rozmowy. Będziemy mówić. Zwierzę. Zapraszam. Dorota Smińska. Myśmy ją nazywały Paryżanką. No, umarła.